Dzień dobry, witam się z wami bardzo ostatni raz przy styczniowych tygodniówkach. Widzimy się, słuchajcie, zresztą też w styczniu jeszcze, 28 stycznia, z tego co widzę w kalendarzu, na czwartej i ostatniej tygodniówce stycznia. Następna tygodniówka będzie już tygodniówką lutową i mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Znaczy w sensie, że ta wyjdzie fajnie. Ja korzystam, słuchajcie, nadal z notesu Devangari, Devangari B5. To jest ten Devangari z twardą oprawą, gdyby ktoś był zainteresowany. Oczywiście na dole będzie link pod filmem, jak zawsze. I przechodzimy, słuchajcie, do czwartej tygodniówki. Czwarta tygodniówka stycznia będzie znowu w takich blokach, jak widzicie, tak żebyśmy się nie zanudzili. Będzie oczywiście z wykorzystaniem po pierwsze kalendarzyka tosiakowego na styczeń. Jakoś dużo ich sobie wycięłam, mam wrażenie. 6 chyba wycięłam. No tak, no ale czasem 6 tygodni. Nie, no chyba nie, 6 tygodni, jak to chyba się nie zdarzy. No ale dobra, niech będzie. Więc kalendarzyków oraz zestawu soczysta czerwień, również z tosiakowego sklepiku. Już te takie najładniejsze są, widzę, pozabierane naklejki. Nie ma drzwi, nie ma zamku. Zostały tylko takie, widzicie, ozdobniczki, ale to fajnie, to je sobie tutaj powykorzystujemy. Tutaj nie ma żadnego takiego głównego elementu, więc będziemy sobie działać. Wykorzystuję też Distressa Oxide'a Fired Brick i maski z Craft Uli. Takiej, o, jak widzicie, już jest troszeczkę ubrudzona. Troszeczkę. Maska z Craft Uli. Jeżeli znajdę do niej link, to będzie na dole, oczywiście pod filmem, bo ja ją chyba dostałam w gratisie do któregoś zamówienia. Ale bardzo fajna maska, więc polecam. Jeżeli jest rzeczywiście dostępna, to pięknie wychodzi, więc warto, warto. No i tak będziemy sobie działać. Ja się zabieram do roboty, bo nie ma co się tutaj, wiecie, opindalać, że tak powiem. I zaczniemy sobie chyba od właśnie od maski. Zaczniemy sobie chyba od maski, bo szablon myślałam, żeby właśnie dać tutaj na górę. I tak sobie uczynimy. I tam będą te okienka na projekty tygodnia i na obiady i kolacje moje. Jak widzicie, w tym miesiącu każda tygodniówka jest zupełnie inna. Wszystkie są utrzymane w tym samym motywie. W sensie nie zmieniam motywów przez cały miesiąc, tylko wszystko jest w tej soczystej czerwieni, co jest miłą odmianą dla mnie, bo ostatnimi czasy co jakby tygodniówka zmieniałam, no ale jakby układ był ten sam, więc chociaż wtedy się naklejki zmieniały. Wiecie, żeby było różnorodnie. A tutaj, wiecie, jak się zmienia układ, to już nie muszę zmieniać zestawów. Zresztą ten zestaw tak bardzo mi się podoba, że aż byłoby mi chyba szkoda go zmieniać. Więc jestem wierna jednemu motywowi przez cały tydzień, przez cały miesiąc w zasadzie. Przez cały tydzień również. No, więc ja tutaj sobie jadę szczoteczką, szczoteczka z AliExpress. Już, tak jak za każdym razem powtarzam. Po skończeniu dzisiaj nagrywania sobie wyczyszczę tą piękną maskę. Żeby była, wiecie, ładniusia. Teraz pójdę, wykąpię. Żeby było super. O, dobra. No i mamy pięknie. To odkładamy. To możemy... No nie, jeszcze nie, bo jeszcze będziemy robić boczki. Dobra, to mamy. I zróbmy sobie może od razu tam mikronem 0,2. Robię w tym miesiącu wszystko 0,2. Zróbmy sobie tam te ramki na... Czekajcie, zamknę tylko Distressa. Zróbmy sobie tutaj te ramki na... Na te moje jedzonka i plan, projekty. Okidoki, tutaj sobie wjeżdżamy trochę na... Wjeżdżamy sobie trochę na koroneczkę, ale to nic. No i ciekawa jestem, jak wam się podobają te ramki takie... Takie poprzerywane. Czy wam się podobają, czy nie bardzo w takim stylu? Czy jednak linijka rządzi i wymiata? Bo wiem, że sporo osób tylko linijka, w sensie bez linijki w ogóle, wiecie, nie ma rozmowy. I ja to jakby, wiecie, rozumiem, nie oceniam. Mi też się zdarzało z linijką, ale u mnie to jest na zasadzie, że mi się zdarza z linijką, a zwykle jednak jest bez linijki, bo ja to, wiecie, lubię, jak jest tak krzywo. Chociaż ja to zwalam na karp lenistwa. Tak jest po prostu szybciej. Chociaż z drugiej strony, jakbym wzięła linijkę, no to też pac, pac, pac. Na przykład Reading i Watching Journal mam taki od linijki, nie?
Tam wszystko, wszystkie te tabelki są od linijki, no ale to też tabelki, takie poważne tabelki, nie? To poważnych tabelek nie od linijki, to nie bardzo. No a tutaj są takie niepoważne rzeczy. To można sobie pozwolić. A poza tym, skoro to modne. A może ja sobie ubzdurałam, że to jest modne po prostu. Coś źle usłyszałam, coś źle zobaczyłam, to też jest bardzo możliwe. Z moimi zdolnościami to, wiecie, wszystko jest możliwe. A może na przykład obejrzałam jakiś filmik sprzed 5 lat i wtedy coś tam było modne. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No w każdym razie tak moje tygodniówki się w tym miesiącu prezentują. Mam nadzieję, że wam się podobały. Taka, wiecie, odmiana po 2 miesiącach, no w kółko tego samego, nie ma co ukrywać. Stwierdziłam, że ja właśnie potrzebuję czegoś nowego i tak sobie pomyślałam, że może i wam się, że może i wam się przyda odmiana. Więc mam nadzieję, że... Czekajcie, bo tu kalendarzyki wchodzą pod łapkę. Teraz sobie będziemy gumkować wszystko. Ale fajnie wyszło. No jestem bardzo zadowolona. W ogóle jestem bardzo zadowolona z tego zestawu miesięcznego, tych naklejek. Bo pięknie wygląda w bujo. I jest naprawdę piękne. To jest chyba obecnie mój ulubiony zestaw. Ze wszystkich, które do tej pory jakby powstały w Tosiakowie. Więc o czymś to świadczy, nie? Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. I nie dlatego, że jest najnowszy, no bo wiadomo, że te najnowsze zawsze są najfajniejsze, no ale ten jest po prostu taki pełny, tak, że dużo rzeczy można z nim zrobić. Tak naprawdę to i spokojnie kartki można z niego zrobić i czy dar czuknęła wykorzystać też bez problemu. No piękny jest po prostu. Te kolory takie, wiecie, soczyste. No super. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. I mam nadzieję, że wam również się spodoba. I to jest fajny zestaw też na luty, nie? Bo ta czerwień jest taka intensywna, więc fajnie go wykorzystać też sobie w bujo na luty. No bo luty, walentynki, wiadomo, czerwony. Czerwony na propsie. Więc fajnie by pasował też. Więc można, można. Można, można, słuchajcie. Wszystko można, tak naprawdę. Dobra, tutaj sobie tego borderka w końcu wykorzystamy, chociaż jednego. To jest takie dobre miejsce na borderka. Tutaj kalendarz będzie. To sobie wrzucimy od razu kalendarz, żeby nie zapomnieć. No, ale też tam jest taka dziura, że myślę, żebym nie zapomniała. Lecimy z kalendarzem w takim razie. Tutaj. Prawie w dobrym miejscu, myślę. Dobra, i to możemy sobie odłożyć. W sensie kalendarzyki już mogę sobie odłożyć, bo już co miałam wykorzystać, to wykorzystałam w tym miesiącu. Borderek. Czy ja mam jakiś taki borderek na arkuszu, na którym jest jeden borderek i chętnie bym go sobie zużyła. Mogłabym sobie z tego zepsutego arkusza z dniami miesiąca wykorzystać ten borderek tutaj na górę. I wtedy te kwiatki sobie weźmiemy i będzie arkusz do wywalenia. O, tak sobie właśnie myślałam. I tutaj damy kwiatka, więc się nie martwcie, że tam tak dziwnie to wygląda. Plan jest taki, żeby tam jakieś takie małe coś wkiełbasić. O, tu jest jakaś taka słodka kompozycyjka. Myślę, że sobie tak tą słodką kompozycyjką zakończymy, żeby, wiecie, nie było takiego tutaj skosu niezaładnego. Myślę, że te kwiatki, w sensie tą kompozycyjkę sobie damy tutaj. Aha, czekajcie, zamaluję sobie tylko, które my tam teraz mamy. 23, 29, dobra. No bo te 2 dni to pójdą już do lutego, bo to takie, wiecie, środki 2 tutaj zostały. Nie ma co. Nie ma co. Dobra. Myślę, że tutaj sobie jeszcze damy jakiegoś takiego małego dziubaska. A może tego samego sobie damy dziubaska? Co tam? Damy go jakoś tak odwrotnie, że niby inny. O, pięknie. Zacnie, milordzie, zacnie. Pani milordowo.
Może są jeszcze takie od tej. O. O. Od razu sympatyczniej. Dobra, i lecimy z dniami miesiąca, nie ma co. 23. Znowu sobie zrobimy takie na górze. 24. 25. 26. 27. 28. W ogóle muszę sobie zrobić chyba naklejki na, wiecie, obiady, kolacje i projekty tygodnia. Chyba sobie zrobię taki arkusz. Pytanie, czy też chcecie taki arkusz, w sensie, czy wrzucać go do sklepu. Taki arkusz właśnie, projekty tygodnia i obiady i kolacje. Ja bym tak zrobiła cały arkusz z tego. Czy to mi się gdzieś nada? Tak nie bardzo. Dobra, to zostawimy, bo tutaj są dwa dni, które na początku przyszłego miesiąca sobie wykorzystam. Więc żeby było. Więc dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, żebym wrzucała do tego, bo chyba sobie na przyszły miesiąc po prostu zrobię. Chociaż to trzeba by w różnych kolorach robić. Ojej. No nie wiem, pomyślimy. Ja myślę, że i tak będę robiła jakieś takie różne nagłówki, właśnie bardziej funkcjonalne, to może i tam to jakoś wpasujemy. Może tu na dole napiszemy, bo tam to nie będzie widać. Mam wrażenie, że jak napiszę na tych, to tak średnio będzie widać. Napiszemy, ale tak dziwnie będzie. Dobra, napiszemy na dole. Obiady. I kolację. Mogłam sobie na boczku napisać w ogóle. Też by było fajnie, no ale teraz to już za późno. I projekty tygodnia. No nie umiem tego pyry. Projekty. Pyry mi jakoś tak... No nie idzie mi to pyry. Ale nie można umieć wszystkiego. Zawsze powtarzam, że nie można być dobrym we wszystkim. Więc ja akurat w pisaniu to jestem po prostu taka noga. Powinnam to poćwiczyć, powinnam to jakoś, wiecie, ogarnąć. No ale ciężko, ciężko. Tego dnia. Dobra. I myślę, że sobie tam jakieś ozdobniczki tutaj wkiełbasimy. Aha, i dni tygodnia by wypadało jeszcze dać. Ja tak się podekscytowałam, że już wiecie, że już jest dobrze. Aha, no i to muszę wywalić, bo tutaj są zepsute te dni. Tam tylko te ozdobniki były dla mnie ważne. O, mamy tutaj. Dobra. Aha, i te dni tygodnia też sobie... Chociaż nie, może... A, może sobie zostawię. To będę miała do właśnie na początek przyszłego miesiąca. Tylko żebym pamiętała, że to tam jest wtorek. Środa. Czwartek. Piątek. I sobotka i niedzielka. O, widzicie, jak ładnie. Jaka skromna jestem, nie? Widzicie, jak ładnie. Dobra, to sobie chowam. Będzie na przyszły miesiąc. Tylko kropki sobie wyciągnę. Te, z których korzystam. Bo korzystam teraz z takich wiosenny świt. W ogóle jeszcze na starym papierze. Mam takich nadrukowanych sporo. Więc one już w sprzedaży. Ich nie ma na tym starym papierze, ale ja sobie je powolutku zużywam. Dobra, wykorzystamy sobie na pewno ten narożnik, bo on taki samotny został na tym arkuszu. Aż szkoda. Damy go sobie tutaj, bo idealnie aż prosi się, żeby dać. Można wyrzucić arkusz. Super. Zawsze cieszy, jak się sfiniszuje, że tak powiem. No i myślę, że tutaj byśmy sobie wzięli te różyczki. I różyczki by poszły tutaj. Czy to są te same różyczki, które dałam? Nie. W każdym jest inny narożnik. Super. Dobrze. Się bałam, że już wszędzie to samo daję. Te kwiatki też byśmy sobie dali. Tu jest ten gołąbek śliczny. Tutaj już są same kwiatki. W ogóle to jest taki nieużywany arkusz. Tu też jest taki nieużywany, to można odłożyć w ogóle, bo już nie będę ich napoczynać. Ten jest napoczęty. To jest nieużywane.
Chociaż wiecie, szkoda, nie? Szkoda tutaj brudzić, że tak powiem. A te sobie wykorzystam po prostu do pakowania zamówień, bo ja to, co nie zużyję w ciągu tam właśnie planowania miesiąca czy coś, to idzie do pakowania zamówień, więc jakby nie marnują się te naklejki. A później dostajecie takie pozaklejane różnymi naklejkami od sasa do lasa zamówienia. O, tu sobie damy tą kompozycję. Jakie piękne są te kompozycje. No powiem wam, że nie pamiętam, kiedy ostatnio aż tak się zachwycałam jakimś zestawem. Może wy pamiętacie. Ale się okaże, że to się w zeszłym tygodniu. W sensie w zeszłym miesiącu. Ale chyba nie. Naprawdę. Dawno nie miałam tak, żeby aż tak po prostu coś mi się podobało. O, tu sobie ptoszka damy. Ale wiecie co? Zanim damy... Albo dobra, damy ptoszkę. Myślałam, żeby sobie najpierw te kreseczki porobić tutaj, ale... Ciutam. O, i tutaj sobie damy tą kompozycyjkę. No tutaj popłynę trochę z naklejkami, ale no aż się prosi, żeby w tych ramkach coś tutaj, wiecie, powdziubiać. Oczywiście, nie byłabym sobą, jakbym nie wyszła. Oczywiście jeszcze sobie notes obcięłam kawałek, ale trudno się mówi. Będzie obcięty. Dobra. Czy już, czy jeszcze nie? Chyba już. Chociaż tu się prosi dać na środek, nie? Na to łączenie. Czekajcie, zobaczmy, jakby to wyglądało. No, oczywiście, że się prosiło. No, sztos. O, i kolejny arkusz. Cudnie. No dobra. To teraz podkreślenia. Podkreślenia sobie robimy i jeszcze zostanie nam tuszowanie boczków i będzie dopieszczone. Jaram się, powiem wam, tymi tygodniówkami niesamowicie. Wyszły mega. Mega wyszły. No jestem z siebie bardzo zadowolona. W ogóle jakie krótkie tutaj te będą musiały być zapiski. Damy radę. Wtorki mam aqua aerobic. Taki stały punkt programu. Tygle fajowsko. W środę nie mam żadnego stałego punktu programu, ale tu 25 by był live. Mam nadzieję, że był fajny, że nic nie wybuchło. I że się dobrze bawiłyśmy na live'ie i że luty wyszedł fajnie. No w czwartki to wiadomo. Grudniownik. Podejrzewam, że jeszcze dłubiemy grudniownik, ale już coraz bliżej końca. Myślę, że tutaj to już będziemy właśnie okładkę robić albo coś. Tak sobie myślę. W ogóle to mam takie ładne odlewy. Muszę zobaczyć, bo tam by fajnie odlew wyglądał. Tylko ja nigdy tego nie próbowałam. Teraz jak wpadłam na ten pomysł, to pewnie wy już wiecie, czy... Bo pewnie na live'ie grudniownikowym się was zapytałam, czy tak, czy nie. Z odlewem na okładkę, ale kurde, fajnie by to wyglądało na okładce. Mam takie ładne, świąteczne odlewy, takie listy. One by fajnie wyglądały. No kurde, dobrze by to wyglądało. Muszę z wami pogadać w czwartek o tym. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Dobra. O nie, znowu zrobiłam na ten nierówno. Najgorzej. W sensie nie w tej samej linii, nie? Jak szyć? No jaram się tymi tygodniówkami. Powiem wam, że naprawdę super wyszły. Dobra, lecimy jeszcze brzeszki. I będziemy kończyć. I to jest, słuchajcie, ostatnia tygodniówka stycznia. Za tydzień w sobotkę widzimy się już na pierwszej tygodniówce lutego. Jaram się bardzo. Mam nadzieję, że wy również. Możecie mi napisać, która tygodniówka wam się podoba najbardziej z tych styczniowych. Czy w ogóle taki styl tygodniówek wam się podoba? Ciekawa jestem. Chyba aż normalnie im zdjęcia porobię i na Insta powrzucam. Bo ostatnio w ogóle nie wrzucałam bujo na Insta. Nie wiem, w sumie nie wiem dlaczego. Ale jakoś tak wychodziło, że nie wrzucałam. Ale te mi się tak podobają, że no aż porzucam. No po prostu sztosowe są. Więc chyba sobie zaraz jeszcze sesyjkę cyknę. Stron. W ogóle jeszcze powitania miesiąca nie wrzuciłam. Jakby to oglądacie, to już myślę, że wrzuciłam.
ale jak nagrywam, to jeszcze nie wrzuciłam. Może dzisiaj wrzucę właśnie. Tak zawsze mam powitania miesiąca na Insta, a stycznia nie mam. Ani stycznia nie mam, ani nowego roku, no ale to na jednej stronie praktycznie, więc zrobię jedno. Więc zaraz chyba sobie właśnie cyknę sesję zdjęciową. Bujo. I będę miała... No bardzo mi się podoba. Styczeń po prostu... No sztos. I dziwnie, że nie jest niebieski, nie? Takie to jest dziwne. Naprawdę dziwne. W ogóle przyszły miesiąc będzie różowo-fioletowy. Mam chyba nawet jakieś tusze fioletowe i różowe, bo kupowałam w zeszłym roku. Tylko takie małe. No ale spoko, ujdzie. Musiałam poszukać. Bo to tuszowanie jakoś mi, wiecie, spodobało mi się w tym miesiącu. Więc myślę, że i w przyszłym się pojawi. No dobra, słuchajcie. Mamy czwartą tygodniówkę stycznia. Bardzo ładna. Przejrzyjmy sobie wszystkie, żebyście wiedziały, która wam się najbardziej podoba. Tu mamy pierwszą. Taka o. Tu mamy drugą. Tu mamy trzecią. I tu mamy czwartą. Mnie się chyba czwarta najbardziej podoba. Chociaż ta trzecia też jest ładna. O, i ta z zamkiem jest ładna. No i ta w sumie też jest ładna. To nie, to chyba jednak ta z zamkiem mi się podoba. Chociaż, no nie wiem, czwarta i druga mi się podobają bardzo mocno. No, ale ta też jest śliczna. Dobra, wszystkie mi się podobają. Ja nie jestem w stanie wybrać. Musicie wy wybrać. Nie ma wyjścia. No dobrze, to słuchajcie, zostawcie koniecznie kciuka w górę, komentujcie, napiszcie mi w komentarzu właśnie, która tygodniówka stycznia podoba wam się najbardziej. Dajcie znać, jaki planujecie motyw na luty, bo mi ciekawa. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Za tydzień już będziemy sobie rozplanowywać tygodniówki lutego. Ciekawa jestem, jak to tam wyjdzie. Jeżeli macie ochotę podziękować mi za moją działalność na YouTubie, to pod każdym filmem jest opcja podziękuj. Tam możecie kliknąć i wesprzeć mnie finansowo, jeżeli macie chęć. Ja będę oczywiście bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. A póki co, bardzo wam dziękuję. Ściskam mocno. Pa, 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 pa.